Siema mordeczki, dobrze mi widać? To już chyba oficjalnie mogę z wami się przywitać z Meksyku. Bardzo dobre takowki. Po 5 zł za sztukę. Jestem teraz w takiej studenckiej miejscowości Valleyball i jestem właśnie w trasie do Chichen Itza, ponieważ do Meksyku przyjechałem na takie 3 niepełne dni, no to wylądowałem w Cancun i o tym zaraz wam powiem, bo to jest w ogóle żart, ale no to postanowiłem, że od początku. Tak w ogóle to nie śpię już od 30 paru godzin, ponieważ mój lot był o 5 rano. Skoro lot był o 5 rano z Kolumbii, to o 2 rano musiałem jechać na lotnisko. Skoro o 2 musiałem jechać na lotnisko, no to po 24 musiałem zacząć się pakować. No to no gdzie tam spać? Więc no jestem już, nie wiem, po 3 chyba kawie i tak albo śpię, albo mnie tak wywala z kapci ta kofeina. No i właśnie, co z tym Cancun? Słuchajcie, no ten Cancun to jest największy skam na świecie ever. Po primo, jak to w świecie Nathana, oczywiście musiał się zdarzyć jakiś delikatny fuck-upik. I wyobraźcie sobie, że nie wiem, jakieś nowe prawo weszło, albo to prawo już jest, no ja tego nie sprawdziłem. Musiałem zapłacić podatek za drona. Nieważne, że nim nie latam, nieważne, że to jest taki amatorski dron, ale wzdurali sobie, że każdy dron to jest to sprzęt do zarabiania pracy. Jest to sprzęt do pracy, czyli do zarabiania. Tak więc musiałem zapłacić 16% podatku. Co na moje nieszczęście, na szczęście, pan celnik, nie wiem jak to się tam nazywa, no ten ziomek właśnie od Immigration, obliczył wartość mojego drona na $500, a nie na 900. No więc troszeczkę hajsu zaoszczędziłem, ale mimo wszystko $80 musiałem zapłacić, więc to jest pierwszy fuck-upik. Drugi fuck-upik, no to uważajcie tutaj na wypożyczalnie samochodów, bo strasznie walą, ale to strasznie oszukują. No i ja zrobiłem błąd, ponieważ ja zawsze jeżdżę, to nigdy nie biorę żadnego ubezpieczenia, zawsze jolo, jak najtaniej. Ale pozamykałem moje wszystkie kredytówki. No i się teraz okazuje, że z debetową kartą już nie jest tak easy. Więc oni sobie wymyślili, że mogę sobie zarezerwować, mogę zapłacić debetową kartą, ale wtedy oni, znaczy to było w ogóle tak, jakbym miał kredytową, to bym mógł bez ubezpieczenia jeździć, ale musieliby $11,000 zablokować na moim koncie. No ale dobra, to pomijamy to, bo nie mam kredytówki, mam debetówkę. No to suma summarum jakieś tam ubezpieczenia musiałem wziąć, w końcu nie wiem czy je musiałem czy nie, ale już tak gościu zahakmęcił, że zahakmęcił. No i zamiast $7 za dobę, no to wyszło mi tam $35 za dobę. No nadal nie ma tragedii, ale mogłoby być taniej. No, no to tyle właśnie z tripa Nathana. No i właśnie dlatego też nie chciałem zostać w Cancun i siedzieć na tych plażach. Jak mam tak mało dni, to pomyślałem, że najpierw sobie pojadę zobaczyć najważniejsze, a w drodze powrotnej sobie zahaczę o to Tulum i Playa del Carmen, czy whatever tam, co tam się będzie działo. No, w takim razie smacznego i zaraz się widzimy. No i na tą szamkę wpadłem do takiego klasycznego food courtu i prezentuje się on następująco. No i w tych witrynach macie różne sklepy, są i lody, tu jest biżuteria, tu jest więcej żarcia, znowu biżuteria, jakieś lody, nawet tam jest Chińczyk. No i ten food court znajduje się w sąsiedztwie właśnie samego centrum miasta, a jeżeli Meksyk, to centrum miasta wiadomo jak wygląda. Klasyczny park, dużo ławeczek, dużo zieleni, tam w środku jest fontanna, a tam po drugiej stronie jest właśnie kościółek. Poprawna nazwa miejscowości, w której się znajduje, to Valladolid. Tak w ogóle, bo już nie pamiętam, czy dobrze wymawiałem, czy nie. I jest to taka miejscowość, która jest punktem wypadowym właśnie do Chichen Itza, no bo jesteśmy 30-35 minut jazdy. No i znajdujemy się już w stanie Yucatan. I
I tak jakbym mógł się podzielić z wami jakimiś spostrzeżeniami po tych 4 godzinach pobytu w Meksyku, no to, po primo, nie wiem czemu, ale czuję się tu mega bezpiecznie. Tak, w porównaniu do Medellin, no to dwa inne światy i nie wiem, czy ludzie jakoś tu inaczej wyglądają, czy tak nie patrzą krzywo, czy co, czy... No, jest tu mega spokojnie, tak mega peaceful i nikt ode mnie niczego nie chce, nikt mnie nie zaczepia. Nie widzę tutaj żadnych bezdomnych, żadnych jakichś ludzi, co chcą coś sprzedać, coś wcisnąć. Wiem, że w Ciczenica to się zmieni i tam jest dużo właśnie takich straganiarzy, którzy będą naciągać, no ale tu w miasteczku tego nie ma. To jest właśnie ten główny kościółek, który chciałem wam pokazać. A tutaj na środku paczka macie fontannę. Po drugie, tak samo jak w Medellin, tylko troszeczkę inaczej. Tutaj przepisy drogowe też nie obowiązują, bo ja sobie jadę... Tu jest taka jednopasmowa, ja tutaj jechałem taką jednopasmową, taką można powiedzieć krajówką, po jednym pasie w każdą stronę. Jechałem w miarę szybko, bo 120, chyba ograniczenie było do 80 albo do 100, a mimo wszystko na podwójnej ciągłej i z lewej strony i pasem awaryjnym z prawej strony mnie wyprzedzali, więc no ciekawe. Następna sprawa, progi zwalniające. Jedziecie sobie właśnie tą stówą i jeżeli już widzicie zabudowania, to wy już musicie zwalniać, bo nie zawsze jest znak. Kilka razy się już złapałem na tym, że 3 metry przed progiem zwalniającym dopiero zacząłem wyhamowywać, a te progi zwalniające mają wysokość tak, no nie wiem, no niektóre są do moich kolan, więc... No dramat, jak się za szybko pojedzie, to po prostu lecisz. I jak dojeżdżacie do każdego miasteczka, to miasteczko jest obsypane tymi progami zwalniającymi i możecie w takim miasteczku przez kolejne 10 takich progów po prostu przejechać. Kolejna sprawa... No pierwszy raz widziałem taką bojową policję, albo nawet wojsko. Jeżdżą tutaj pick-upy normalnie z karabinami maszynowymi u góry, po 4-5 żołnierzy na takim pick-upie. W takim pełnym, ostrym umundurowaniu, w maskach na gębie. No powiem wam, wygląda to poważnie i robi wrażenie. Więc... Czy no, z jednej strony sprawia takie wrażenie, że jest bezpiecznie, nie? No. A już taka może ostatnia sprawa. To naprawdę... W każdej wiosce, nawet najmniejszej wiosce, to jest więcej sklepów spożywczych niż mieszkańców tych wiosek i każdy sklep spożywczy jest obwieszony naklejkami Coca-Coli, albo krzesła, albo parasole. W każdym sklepie musi być lodówka Coca-Coli i zazwyczaj jest tak, że jest może jedna firma, która ma jakieś napoje, znaczy to jest jakaś jedna firma właśnie, która ma wodę i cała lodówka Coca-Coli. No na przykład wam pokażę, wchodzimy teraz pierwszy sklep, bo i tak muszę kupić wodę, i tak muszę kupić wodę. Co widzimy? Lodówka jest Coca-Coli. Wszystkie są... Tu mamy jedną wodę i tu mamy jedną wodę. A reszta to jest wszystko Coca-Cola albo coś ala Coca-Colowego z tej samej firmy. No i właśnie ja teraz sobie wezmę wodę. Więc no pod tym względem jest to dramat, bo właściwie korporacja Coca-Cola przejęła Meksyk. Ja tu jestem 3 godziny i przejechałem... A, no bo też oczywiście jechałem na cebulę, więc zamiast jechać autostradą, to jechałem tą krajówką, żeby nie płacić za bramki. Co mi zwiększyło drogę właściwie tylko o 20 minut, ale za to przejechałem przez kilka wiosek i zobaczyłem, jak takie meksykańskie wichury wyglądają. No i muszę wam powiedzieć, no wszędzie jest Coca-Cola. Wszyscy piją Coca-Colę i Coca-Cola Coca-Colą pogania. Więc... Meksykanie, obudźcie się! Woda! Woda, nie cola! Dobra, ja już wsiadam do mojej fury. Thank you.
No i dotarliśmy do głównego punktu dzisiejszego naszego dnia, czyli Chichen Itza. No i powiem wam, no nie jest tanio, bo za parking zapłaciłem 80 peso. Wejście do Chichen Itzy kosztuje 620 peso. Więc suma summarum, taka impreza wyniesie nas około 180 zł, 170, gdzieś 42 dolary. No ale jak musno, musno. Słuchajcie, no jest ogólnie grubo. Nie wolno tutaj puszczać dronów. No to akurat wiedziałem, ale że na przykład nie wolno wnieść gitary ani bębenka, że nie można wnieść statywu, ani nawet gimbala i mikrofonu. Czyli wychodzi na to, że jeżeli bym z jakąś poważniejszą kamerą tu przyszedł, to bym w ogóle nie wszedł, a za samo głupie GoPro muszę jeszcze 50 peso dopłacić. No, więc grubo. I naprawdę pilnują i sprawdzają, nie? Okay. Widzicie? GoPro, jakaś kamerka, jakaś inna kamerka, ale nie może być professional, widzicie, jest no professional. 50 peso. GoPro? No i dobra, i po wielu mękach i bólach dotarłem. Idziemy. Tak, oprócz tego jeszcze była opcja wynajęcia przewodnika. I taki przewodnik to, no, zaczyna się od 1000 peso, a potem już zszedł na 800. Potem już nawet chciał za 600 peso się ze mną przejść, ale no to już wtedy to w ogóle mnie ta wycieczka by kosztowała sama 100 dolarów tutaj, więc trochę bez sensu. No i co mnie już drażni, co mi się już nie podoba, że na nowo jest pełno straganów, ale na szczęście jeszcze nikt mnie nie naciąga. No to chociaż tyle dobrze. A co to jest Chichen Itza? No, Chichen Itza to jest, nie wiem, ja nawet nie wiem, czy ja dobrze to wymawiam. To jest prawdopodobnie największe przedkolumbowe, że tak powiem, czyli powstało przed Kolumbem, miasto Majów. Te klasyczne takie piramidki. Na pewno każdy z was widział, ja też widziałem je ze 100 razy, ale tylko na ekranie telewizora i na zdjęciach. Tak więc zobaczymy, jak to wygląda wszystko w realu. Wiecie co? Identyczne ciuszki widziałem wczoraj w Medellin. Można było kupić. Si, claro. Słucham? Taniej niż w Biedronce. Koszulka jest minia, kolor koszulka. Yes. How much? Pesos or dollar? Pesos. 200. 200 pesos. Dollars, how much is it? 15. 15? Okay. Polska, yes. Jebać pis? Jebać pis? Jebać Putina. How do you know? Kaczyński. How do you know? Polska, the people here. Jebać pis? Yeah, of course jebać pis. Of course, jebać pis, jebać Putina, Kaczyński chuj. Yes, that's good, yeah. Sukienka, koszula. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Nie wiem, czy właśnie słyszeliście dobrze naszą rozmowę, ale no to jest next level naciągania po prostu. Ale działa. I właściwie za te same pieniądze, dokładnie za 15 dolarów, mogłem wczoraj właśnie te koszulki też w Medellin kupić, czyli trzymają cenę. Wszędzie jest tak samo. Dobra. Bo my tu gadu, a przed nami największa atrakcja dzisiejszego dnia. No i powiem wam, robi wrażenie. Z ręką na sercu przyznaję, moja pierwsza piramida w życiu. El Castillo o Templo de Kukulkan. Nie Kukulkan, tylko Kukulkan. Ponieważ ciekawi, czemu wszyscy klaszczą, co? Sprawdzają akustykę tego miejsca. Słyszycie? No powiem wam, mega ciekawe.
Powiem tak. Chodzę już po tej Ciczenicy przez jakieś, nie wiem, 20 minut, pół godziny. No i jak się w każde takie miejsce jedzie, tak? No to zazwyczaj ma się do wyboru albo właśnie przejście z przewodnikiem, albo przejście ze słuchawkami, gdzie sobie tam MP3 słuchacie. Ale przy każdym ważniejszym miejscu, budynku, whatever, zawsze jest tabliczka, tak, z opisem, co tu się działo, dlaczego to powstało i o co w ogóle chodzi. No i powiem wam, tak jak mdłe i tak jak praktycznie nic nie wnoszące tabliczki z informacjami są w Ciczenicy, tak nigdzie nie widziałem. Praktycznie nie wyjaśniają one nic, nie opowiadają one żadnej historii, tylko dwie, trzy informacje na temat tego, że o, tu stał taki budynek, widać było, że on był zabudowany, to znaczy, że był oddzielony od reszty i tutaj możliwe, że się działy jakieś odrębne rzeczy, rytuały niż wreszcie. Tyle. Nic więcej. Zero informacji. Co, gdzie, jak, dlaczego, którędy. Jestem zawiedziony. Tak, może dla szybkiego objaśnienia pokażę, gdzie jestem i jak w ogóle ta cała Ciczenica w pełnej krasie wygląda. No, to jest logiczne, że akurat tędy to ja wszedłem. Tutaj jest ta główna piramida Kukulkan, a ja teraz jestem dokładnie tutaj. Sobie to całe obszedłem i właśnie tutaj narzekałem, że bardzo mało informacji jest na temat tego wszystkiego i po co, dlaczego w ogóle tutaj stoi. Więc przejdziemy się teraz i zobaczymy, co w tej reszcie. Może się dowiemy czegoś więcej. No sprawa jest taka, że oni za dużo nie tłumaczą, no w takim razie ja wam troszeczkę potłumaczę. Tak więc. Słuchajcie Neitana, przewodnika. Na początku datowało się, że Ciczenica powstała 1500 lat temu. Najnowsze badania mówią o tym, że pierwsze fundamenty mogły powstać już w 100 roku po narodzeniu Chrystusa. Czyli suma summarum 400 lat wcześniej niż wcześniej przypuszczano. Druga kwestia jest taka, że największy rozwój, największy rozkwit tego miejsca jest datowany na około 8 do 12 wieku. No a lokalizacja tego miejsca nie jest przypadkowa, ponieważ Majowie wybrali ją z racji tego, że jest bardzo blisko cenoty Xtoloc. Xtoloc, nie mam zielonego jak to się wymawia, która to właśnie była źródłem pitnej wody dla Majów, no i takim miejscem wierzeń i różnego rodzaju obrządków już od wielu, wielu, wielu wieków. No to teraz może opowiemy o nazwie tego miejsca, czyli Ciczenica. Tak więc Chichen dosłownie można przetłumaczyć na usta studni, no i można powiedzieć, że jest to właśnie ukłon w kierunku tej cenoty, która była źródłem wody dla Majów. No a Ica znaczy nic innego jak wiedźmy wodne i odnosi się właśnie do pierwszych ludów Majów, które zamieszkiwały te tereny na początku pierwszego tysiąclecia naszej ery. Teraz jest trzecie tysiąclecie. No i może tak na zakończenie, no bo nie chcę was zanudzać, no to teren tej takiej głównej Ciczenicy zajmuje 5 km2. Można powiedzieć jeszcze z małymi jakimiś domkami, ostatkami w troszeczkę dalszej okolicy. No i w jej centrum znajduje się ten budyneczek, który widzieliście przed chwilą, czyli El Castillo, albo bardziej znany jako Temple of Kukulkan. I jak sama nazwa wskazuje, była to piramida poświęcona bogowi Kukulkan. No i co jest ciekawostką, to to, że ta piramida ma dokładnie 365 stopni. Tak, dobrze się domyślacie, jeden stopień na każdy dzień roku. No, to tyle. Ja już kończę suche fakty. A my przechodzimy teraz do już ostatniej części naszej wycieczki, do kolejnej piramidki, która nie jest tak wielka, może nie jest tak słynna, ale jest. Tak by the way, to dużo takich bezdomnych psiaków tu się wszędzie kręci. Przynajmniej czułem chyba z 10.
Nie wiem, czy mają jakiegoś właściciela, czy one są tutaj takie po prostu sobie samopasem puszczone. Ale patrz, jeden, drugi, tam już trzeci jest. Tam widziałem z trzy następne. Nie wiem. Ja wiem, że już zamykają, już się wszyscy zbierają. Jak widzicie, teren już jest prawie opustoszały. Tam wszyscy tragarze, jak widzicie, właśnie ze wszystkimi tymi magnesami, pierdółkami zapierdzielają. I już co niektóre części parku już są pozamykane, są pozasłaniane linami. I właśnie już tylko sprzedawcy mają czas, żeby się spakować. Tak więc ja robię taki ostatni rzucik. Całkowitą panoramkę tego tutaj głównego placu. Z tą oto tutaj główną piramidą. I powoli... O, ale fajnie, o! Ale to fajnie wygląda, co? Robi wrażenie. Muszę jakoś się ustawić, bo będzie... Dobra miniaturka na vloga. Słyszycie, jak gwizdzę? To znaczy, że już jest koniec zabawy i trzeba spadać do domu. My się już zbieramy do wyjścia. No a ja jadę teraz z powrotem do tego miasteczka, w którym byłem właśnie przed Chichen Itzą, czyli do Valladolid. No i czas, żebym poszukał jakiegoś hostelu, no i może wpadł na jakąś integrację. Wybrałem się z ludźmi z mojego hostelu na taki wieczorny spacer. Nasz hostel ma codziennie jakieś aktywności i na przykład jutro będą robić guacamole, a dzisiaj jest spacer po mieście. No jak wygląda mój hostel, to wam pokażę dopiero no pewnie jutro rano, no bo jak wróciłem, to miałem 15 minut, żeby się wykąpać, no i właśnie już jesteśmy na tym spacerze. A co wam chciałem pokazać, to to, że no patrzcie, jak miasto ożyło, tak w ciągu dnia to tylko byli turyści, a na przykład tutaj, pomimo że nie wszedłem, to możecie mi wierzyć na słowo, że było praktycznie pusto, było kilka ludzi. No ale teraz, jak już się ściemniło i przede wszystkim się ochłodziło, to miasteczko naprawdę ożyło i zupełnie nie przypomina tej pustej patelni, która jeszcze tutaj kilka godzin była. I nie wiem, czy słyszycie, ile tu jest tych ptaków i jakie, nie wiem, no dziwne dźwięki wydają, aż jak z jakiegoś horroru. Czaicie? Jak sami wiecie, ja dopiero zacząłem podróżować, więc jeszcze takie proste rzeczy jak to, że nie zdaję sobie sprawy, że no tak, że ludzie w dzień siedzą w pracy albo w domach, bo jest gorąco. I dopiero wieczorem wychodzą, no bo taka tu jest kultura, więc dla was to może być oczywiste, a dla mnie dopiero się staje oczywiste. I właśnie dotarliśmy do jakiejś większej ekipy i nie wiem, i tu stoi gościu z parasolką właśnie, że tu jakiś tour jest. No więc zobaczymy, co to za tour tutaj będzie. Z racji tego, że mam jeszcze 7 minut, jak się ten tour zacznie, to właśnie ta tańcząca ekipa zwróciła moją uwagę, więc zobaczymy, co tu się dzieje, o co tu chodzi. No wydaje mi się, że oni są z jakiejś tutaj lokalnej knajpy, no bo jak widzicie, każdy z nich ma na głowie tacę. Na środku tacy jest piwo, a po bokach są 3 szklanki do połowy wypełnione wodą. Tam chłopaczek nawet ma 4 szklanki. No i jeszcze jest podejścik, jakby tego było mało.
Wyszło na to, że babeczka z naszego hostelu nas tylko tu przyprowadziła i tutaj nas przejmuje zupełnie inna ekipa i się podzieliliśmy na dwie ekipy, na hiszpańskojęzyczną, gdzie właściwie poszło z 10 osób tam, na nas po angielsku tutaj jarząbków zostało 3. No i pierwsze, o czym będziemy się dowiadywać, na temat tej katedry. Tak więc jak czegoś się dowiem, to wam opowiem. No i ja już wam pokazywałem tą katedrę za dnia, no ale chyba mi przyznacie rację, że w nocy ona robi dużo, dużo, dużo większe wrażenie. No i przede wszystkim chyba będziemy mogli wejść do środka. No i oczywiście jest ciemno, więc proszę mi tutaj nie narzekać, że nic nie widać. Będę starał się pokazywać to, co widać. Ta babeczka mi tyle powiedziała przez ostatnie 10 minut, że nie jestem wam w stanie nawet powtórzyć 1/10 tego. Jedyne, co mogę powiedzieć, to tam, gdzie był rynek główny, kiedyś znajdowała się też piramida. Może nie taka duża jak w Czyczenica, ale była. No i jak Hiszpanie przyszli, przyszła inkwizycja, wszystko to rozpierdzielili i właśnie z kamienia, z tej piramidy, zbudowali między innymi ten budynek. No i Meksykanie, żeby właśnie pokazać, że tak się stało, no to specjalnie odsłonili te boki, żeby tak pokazać, że to właśnie jest z tego kamienia, co była piramida. Na przykład tam też taki kamień widzicie chyba, albo już jest za ciemno. No i też co się okazało, to że Hiszpanie raz podbili tutaj Majów, to nie zakończyło sprawy. Ponieważ jak Hiszpanie potem już myśleli, że jest wszystko spoko, to Majowie na nowo odbili to miasto i taka walka pomiędzy nimi troszeczkę trwała i przez to to miasto zostało nazwane takim heroicznym miastem Valladolid. No i przez niektórych jest do teraz tak używane. A teraz wam pokażę, jak wygląda ten kościół od środka. Przeszliśmy dwie ulice i patrzcie, w ciągu dnia szukałem właśnie takiego street foodu, tacosów i nie było nic. Teraz wieczór przyszedł i patrzcie, ile ludzi. I na pewno jakieś tacosy wjadą, nie? To w ogóle nie ma dyskusji. Dotarliśmy teraz do jedynej ulicy, która ma nazwę. Jak widzicie, różni się ona troszeczkę od takich zwykłych dróg, po których samochody jeżdżą. I ta droga nazywa się Cal de los Frailes, czyli taka droga na, nie wiem, właśnie na smażeniu, coś takiego. I tą drogę wybudowali Franciszkanie. Tak w ogóle. A reszta dróg ma tutaj numerki, więc to jest jedyna droga w mieście, która ma nazwę. No i słuchajcie, nawet nie pomyślałem, bo w ciągu dnia w ogóle to miasteczko tak nie wyglądało, ale ta ulica, o której wam pokazywałem, jedyna co ma nazwę, to jest taka całkiem fancy ulica, gdzie są różnego rodzaju fajne knajpy. Tu macie butikowy hotel, właśnie taki fajny rooftopik. Tam jest meskalernia, tam jest restauracja, tam jest kolejna, tam jest jakiś drogi butik. Więc jestem mega pozytywnie zaskoczony. Słuchajcie, mieliśmy bardzo fajny, kurczę, no już troszeczkę ciemno jest. Mieliśmy bardzo fajny teraz wykładzik na temat cenot. Nie wiem, jak to po polsku się mówi, cenoty, tak? Tak więc mamy 3 rodzaje cenot. Po pierwsze, są takie cenoty w pełni otwarte, gdzie wiecie, jest taka wielka dziura, wszystko widać. Mamy takie cenoty w półotwarte, gdzie jest tylko taka mała dziurka i troszeczkę światła wpada. I mamy cenoty zamknięte, w których jest praktycznie ciemno i są tam właśnie, najczęściej występują tam stalagmity i stalaktyty. Ale czy wiecie, dlaczego cenoty powstały? Bo ja nie wiedziałem. Tak więc jak kiedyś, no tak te teorie mówią, tak, że spadła ta wielka asteroida, która przyczyniła się do wyginięcia dinozaurów i prawie do wymarcia całego życia na Ziemi. Jedna z tych wielkich asteroid spadła właśnie tutaj w Zatoce Meksykańskiej, dlatego to jest takie kółko. Podobno. No a elementy tej asteroidy spadły właśnie tutaj na Yucatan i przez to porobiły dziury w ziemi i odsłoniły cenoty.
A teraz ostatnia już sprawa. A wiecie, ile takich cenot jest tutaj na Jukatanie? Około 8 tysięcy. Wielkopomna chwila. Nathan je pierwsze tacosy na mieście w Meksyku. Cash, to wszystko twoja wina. Jakbyście nie wiedzieli, to ja przez Cash'a zacząłem jeść tacosy. Tak wcześniej to nie jadłem, jakoś nie byłem za nimi crazy. No to twoje zdrowie, mordo. Klasycznie, żeby nie myć talerzyków, zawinięte są folie. Potem folię się zdejmuje, zakłada się nową i podaje się kolejnym gościowi. Powiem wam, pierwszy dzień i mega pozytywne zaskoczenie. W ciągu dnia to miasto wyglądało no tak średnio. Było pusto, było oczywiście mega gorąco, więc już wiemy dlaczego. No i wydawało mi się, że to miasto nic w sobie nie ma, no takie sobie zwykłe szare miasto. Ale jak się teraz przeszedłem wieczorem, zrobiliśmy tą wycieczkę, poszedłem sobie na lokalne tacosy, a zahaczyłem jeszcze o drugą budkę, no i zobaczyłem, jak tu właśnie życie wieczorne wygląda, jak ludzie się tutaj bawią, jak dopiero życie zaczyna tutaj tętnić o godzinie, nie wiem, 17, 18, a tak na poważnie się rozkręca dopiero około godziny 20. Teraz już jest po 21. I jak tu jest bezpiecznie, bo krążę sobie właściwie po całym tym miasteczku, chodzę sobie w lewo, w prawo, zaglądam we wszystkie uliczki boczne, nieboczne. Podszedłem troszeczkę dalej od centrum. Cisza, spokój, pięknie, kolorowo. Bajka. Znaczy, no jak dla mnie troszkę za spokojnie. Może tak? Ale po tygodniu w Medellin taki spokój to jest bardzo dobra odmiana. Dobra, mordeczki. Ja się z wami żegnam. Niosę wodę do domu, bo pamiętajcie, w Meksyku nie wolno pić wody z kranu, nie wolno myć, płukać. W ogóle najlepiej nie mieć żadnego kontaktu z wodą z Meksyku w kranie. Nawet jak bierzecie prysznic, to z zamkniętą buzią, to są dobre rady wujka Kesha. Jeżeli nie chcecie właśnie z jakimś ostrym rozstrojem żołądka wylądować w łóżku na kolejny tydzień. Tak więc ja się zobaczyłem w wodę i no, idę myć zęby. Nara, mordeczki.